Już wkrótce rozpocznie się akcja informacyjna na temat nowych zasad odbioru odpadów. Dzięki niej mieszkańcy dowiedzą się, jak uniknąć podwójnych opłat za wywóz śmieci. Dobiega końca procedura związana z rejestracją statutu Związku Komunalnego Gospodarka Komunalna w Szanowie. To oznacza, że wkrótce będzie można ogłosić przetargi na odbiór i wywóz odpadów. Dopiero wtedy dowiemy się, czy stawki proponowane przez Związek za wywóz śmieci są realne. Przypomnijmy, że zaproponowano, by za śmieci segregowane mieszkańcy płacili 8 zł 70 groszy od osoby, a za nieposegregowane 15 zł. Zdaniem szefa związku te ceny nadal są realne. Jak wynika z przetargów, które już były w Polsce przeprowadzone, myślę, że jesteśmy w stanie obronić tą kwotę i możemy liczyć co więcej na to, że być może ta usługa będzie jeszcze tańsza niż my zakładamy. Czy ten optymistyczny scenariusz się sprawdzi? Czas pokaże. Już dziś warto jednak pamiętać o tym, aby przed wejściem w życie nowego sposobu gospodarki odpadami rozwiązać dotychczasową umowę o odbiorze śmieci. W przeciwnym wypadku możemy za wywóz nieczystości płacić podwójnie – związkowi i firmie, która dotąd odbierała śmieci. Ustawa nie założyła i nie zakłada nadal po zmianach, żeby te umowy zawiązane z mieszkańcami czy ze wspólnotami rozwiązywały się z mocy prawa. Takiego rozwiązania nie ma, więc trzeba będzie zadbać o to, żeby te umowy wypowiedzieć, bo to jest rzecz, o której trzeba pamiętać i to może jakieś dodatkowe opłaty po stronie mieszkańców rodzić. W gminie Chrzanów nowe uregulowania mają wejść w życie w lipcu tego roku. Warto więc sprawdzić, jaki jest termin wypowiedzenia umowy za odbiór śmieci i zrobić to odpowiednio wcześniej. To zresztą nie jedyna ważna informacja wiążąca się ze zmianami w gospodarce odpadami. O tym, jak segregować śmieci i opisywać pojemniki na odpady MZGK, chcę informować we wspomnianej kampanii edukacyjnej. Będzie w niej mowa choćby o tym, że mieszkańcy będą sami musieli zadbać o wyposażenie swoich posesji w pojemniki. Związek bezpłatnie tego nie zrobi. Żeby nie podnosić kosztów funkcjonowania systemu, nie będziemy proponowali póki co usługi, która będzie polegała na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki. Deda dodaje, że będą prowadzone rozmowy ze zwycięzcami przetargów na odbiór odpadów o możliwości bezpłatnego zapewnienia przez nich kubów na śmieci. Dziś trudno jednak mówić o efektach. Jednym słowem, warto szukać informacji na temat nowego sposobu gospodarki odpadami w gminie Chrzanów, żeby się nie okazało, iż nas zaskoczą. Nowe uregulowania mają wejść w życie 1 lipca.